szanowne państwo! Widzę, że już posadziliś na wygodnie swoje datki! Zamknij się, koniu pies! No to jaśnie państwa, nie godzi się tak gadać! Wiecie, szanowni, zacni państwo, skądś ta już raczyli łaskawie swoje szlachetne tyłki usadowić. Posłuchajcie, co mamy wam do powiedzenia. Teatr w Kłodzku, działający w instytucji Kłodzko 2016, podjął się adaptacji znanej celtyckiej legendy. Spektakl Tristan i Isolde był inspirowany tradycyjnym teatrem japońskim. Dzięki temu ta historia nabrała uniwersalnego wymiaru, a także sprowokowała widza do przemyśleń. Ja też się bardzo cieszę, dlatego uśmiech nie schodzi z mojej twarzy. Naprawdę, wczoraj było wspaniałe widowisko. Aktorzy, muzycy, reżyser, cała ekipa otrzymała owację na stojąco. Dzisiaj wyobrażam sobie, że będzie podobnie. Mamy dzisiaj publiczność głównie ze szkół, z gimnazjów i z liceów, z Kłodzka, ale również z Ząbkowic Śląskich. Są też goście, którzy brali z Krakowa, z Wrocławia, z Katowic, także zapowiada się znów ciekawy wieczór i mocno emocjonujący. To jest dla mnie w ogóle niesamowite i to po raz kolejny ja się przekonuję, że po prostu to miejsce jest jakieś niezwykłe, ponieważ to jest naprawdę trudno w tej chwili coś takiego zorganizować, żeby nakłonić młodzież nie tylko do przyjścia do teatru, ale jeszcze na popołudniówkę. Nie wiem, jakim cudem tego nauczyciele dokonali. Nie wiem, czy będą to oglądać, ale bardzo państwu dziękuję. Chapeau bas, naprawdę jestem pełen uznania, że udało się państwu tak młodzież zachęcić, zarazić, że jesteście państwo na popołudniówce w teatrze. Spektakl uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje. Patronat honorowy objęła ambasada Japonii w Polsce, a partnerem była Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. Premiera Tristana i Isoldy to jest premiera własna teatru w Kłodzku, działającego w instytucji Kłodzko 2016. Także można powiedzieć, że jest to nasza rodzima produkcja. Natomiast pozostałe spektakle, które gościmy tutaj na miejskiej scenie, organizowane są w ramach programu ministerialnego Teatr Polska, dofinansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dlatego jeszcze w najbliższych miesiącach gościć będziemy najlepsze teatry z całej Polski. Już za 2 tygodnie Dzieci z Bullerbyn, następnie Ferdydurkę, będzie też Światełko w okolicach Zaduszek i w listopadzie kolejne propozycje. Miłościwy panie, smutne wieści, przybył morkom z Irlandii odebrać daninę. Cóż, 15 lat próbowałem odwlec te chwile. Niestety, drodzy moi baronowie, pora nam dziś zapłacić. Chyba jedynie cud jaki mógłby nas zwolnić od tego strasznego obowiązku. W formie Tristan i Isolda nawiązywał do teatru Bunraku. Udział muzyków grających na żywo to także zabieg zaczerpnięty z tradycyjnego teatru japońskiego. Istotnym elementem była także choreografia inspirowana teatrem kabuki. Na te i wiele innych elementów zwróciła uwagę kłodzka publiczność, która tak licznie zgromadziła się w teatrze. Słowa słyszałem bardzo dobre tutaj ze strony widzów, mieszkańców Kłodzka i okolicy, bardzo pozytywne. Bardzo duże zaskoczenie było formą, co mnie cieszy, bo też chodziło o to, żeby tą specyficzną formę widzowi przedstawić. Ale mam nadzieję, że te wszystkie słowa pochwały były szczere i że rzeczywiście widowni kłodzkiej się to bardzo podobało. Zobaczyć spektakl, bo wydaje się to interesujące. Ty dlaczego się zdecydowałaś? Generalnie mamy świetną panią polonistkę i ona zawsze nas informuje o takich wydarzeniach kulturalnych. No i po prostu wiadomo, no, jak to uczniowie dla szóstki z polskiego. No i poza tym świetne zdarzenie, prawda? Teatr przyjechał do Kłodzka, więc fajnie. Ponieważ słyszałam po wczorajszej premierze, na której byli moi rodzice i mnóstwo takich kłodzkich osobistości, że jest to spektakl warty oglądnięcia. I przyszłam wraz z 50-osobową grupą z mojej szkoły, ponieważ zdecydowaliśmy się właśnie oglądnąć tą legendę arturiańską, ponieważ właśnie z treści jest nam to wiadomo, że po prostu tutaj będzie przedstawienie jest na ten temat. Znamy też aktorów, którzy tutaj czynnie biorą udział i pracują tutaj w Centrum Kultury. Także i lubimy ich, znamy i dlatego chcieliśmy zobaczyć, co stworzyli jej wspólnie. My przed spektaklem zapytaliśmy o to, czy kino można porównać do teatru i o to, jakie uczucia towarzyszą publiczności podczas oglądania występów aktorów. Świetnie.
Powiem szczerze, że do tej pory nie byłam aż tak wielką miłośniczką teatru, ale odkąd bardziej zaangażowałam się w te działania, doceniam tę sztukę i myślę, że kłodczanie, zresztą w Kłodzku są bardzo dalekie tradycje teatralne. Publiczność tutaj przyzwyczajona jest do tego, że właśnie co roku odbywają się takie imprezy pod kątem właśnie spotkań teatralnych. Publiczność jest przyzwyczajona, dlatego propozycje, które my skierowaliśmy do nich, myślę, że były oczekiwane. Uważam, że jest ciekawe zobaczyć aktorów po prostu na scenie. No, zawsze to się będzie różniło, tak jak różni się książka i film, tak różni się teatr i film w kinie. I myślę, że dlatego ludzie przychodzą zobaczyć też, jak to wygląda w teatrze. Myślę, że jest to nawet ciekawsza forma, ponieważ możemy zobaczyć wszystko w trójwymiarze, a nie tylko i tak jak jest rzeczywiste, a nie tylko na ekranie i widzimy na żywo wszystkie emocje. Kino nie wypiera teatru, ostatnio teatr przynosi taki renesans, zwłaszcza teatr dla dzieci i na przykład też się już dowiedziałem, że na dzieci z Bullerbyn już prawie wszystkie miejsca są wyprzedane, co strasznie cieszy, bo to naprawdę, no człowiek widzi sens swojej pracy, kiedy jest widownia. Teatr w Kłodzku może istnieć przy skromnych środkach, ale nie może istnieć bez widza. Jeżeli nie będzie widza, to nie będzie teatru. Jeżeli jest widz, no to jest cudowne. I myślę, że tak łatwo nie wypiera. Już dziś zachęcamy Państwa do obejrzenia kolejnych spektakli. Najbliższy odbędzie się 13 października o godzinie 18. Usłysz po raz ostatni żądanie króla Irlandii, mego pana. Nakazuje on, abyś oddał daninę, którą mu zalegasz. Jako, że zbyt długo się ociągałeś, nakazuje ci, abyś tego samego dnia wydał mi 300 młodych chłopców i tyleż samodzielczą. Statek mój zabierze ich, iżby byli naszymi niewolnikami. Wszelako! A wyłączam od tego jedynie ciebie, królu, bo tak się godzi. Jeśli który z twoich baronów chce dowieść w bitwie, że żądanie króla Irlandii jest wbrew prawu, przyjmuję wyzwanie.